Witam serdecznie. Kolejny dzień, prawdopodobnie już ostatni, bądź przedostatni. Ostatni pacjent jest ładowany za pomocą korada. Bardzo mały prąd bierze i jeszcze nigdzie nie wyskoczył wysoko. Tak patrzę, że pierwsza cela tak prawie, że zalana jest, druga też tak prawie, że zalana. Trzecia jest dobrze zalana. Będę musiał troszkę podolewać. Tu jest płyn, tutaj tak sobie i tutaj tak sobie. Teraz jest pytanie. Nie gotuje się, bo nie ma płynu, czy nie gotuje się, bo jest ok? Jak na razie prąd, jaki pobiera, jest naprawdę nikły, więc dam mu czas. Zazwyczaj jest zwora. Mam nadzieję, że chociaż ten będzie lepiej rokował niż poprzednie. Akumulator, co był testowany za pomocą DL24, zginął w butach. Próbuję go ładować, jest takie 4 V z czymś, a startowaliśmy od 8.2. Więc ja stawiam na to, że umarło się mu. Jeszcze spróbujemy, czy po prostu ładowarka się nie sfajczyła. Tylko że teraz widocznie jest wyłączony wyłącznik termiczny, zadziałał. Na razie jest zero. Za chwilę powinien wystygnąć. A w międzyczasie jeszcze sobie zmierzymy pacjenta, który też czeka na swoją okazję, i drugi, który też czeka, tylko se muszę... Dobra, weźmiemy sobie ten miernik jednak. Poczekamy, aż się przekaźni ten bimetal puści. A za ten czas sobie zmierzymy tutaj, co się dzieje. Jestem ciekawy, co tutaj się podzieje. Trzyma 10,5 V. Zaczynaliśmy od 10,47, czyli podobna historia, wlej, wylej, nic się nie dzieje. Nic się nie stało, po prostu laliśmy do dziurawego wiadra. To, co miało się wylać, przez dziurę się wylało. Słyszałem jednym uchem, że chyba puścił termik. No, ale coś też chyba jest nie tak z zasilaczem. Chyba coś się... Chyba mu się też stało ała, bo nie daje 15 V w spoczynku. Albo diodę wyjarało, albo uzwojenie. Ciężko mi powiedzieć, bo przyznam się bez bicia. Na chwilę mi się zdarzyło, że miałem polaryzację na akumulatorze obróconą. Czyli chciałem przepolaryzować akumulator, więc możliwe, że mu się umarło. Więc biorę go na warsztat i spróbuję dojść do tego, co jest nie tak. To na razie dziękuję, na razie, cześć. Witam ponownie, minęło zaś kilka godzin, zaś się wybieram do roboty i trzeba podsumować dzień. Pacjent zaczyna przyjmować coraz więcej prądu. Nie wiem, z racji, że się podładowuje, czy że zaczyna coraz bardziej umierać. W celach nic się nie dzieje. Dosłownie nic. Mieliśmy takiego pacjenta i się skończyło niezbyt ciekawie. Zobaczymy, co ten powie na ten cały numer. Może rano jeszcze będzie żywy. Te czekają, z nimi się nic nie dzieje. Naprawiłem połówkowca, normalnie działa, tylko że akumulator jest tak już dojechany, że nie przyjmuje ładunku. Więc jak to się mówi, odłączamy kroplówkę. Zaczynaliśmy od 8,28, kończymy na takie 4,5, czyli można powiedzieć, że tylko dwie cele chyba jeszcze żyją. Reszta umarło. Niestety. To nic.
Dzięki wielkie, do zobaczenia jutro. Jeszcze chyba będziemy męczyć jeden akumulator. Ten, co jest pod zasilaczem laboratoryjnym, bo to nie ma sensu do niczego podłączać na razie. To nic. Na razie, dzięki, cześć.